Dobry kochani, z tej strony Mariusz. Witam na kanale Odmładzanie na Surowo. Witam w słoneczny poranek z Alicante. Mam nadzieję, że zaraz zobaczysz, że nadaję na żywo. Chciałem się z Tobą dzisiaj połączyć z samego rana, ponieważ bardzo dużo pytań zadajecie nadal na naszej ściance. Mnóstwo otrzymujemy informacji, zapytań, wiadomości itd. I chciałbym jakoś jak najczęściej się z Tobą łączyć, żeby odpowiadać na te pytania, które najczęściej się pojawiają. Ponieważ robiłem tam live'a w międzyczasie jakiegoś, na którym zapytałem Was, czy chcecie, żebym odpowiadał indywidualnie na te pytania, czy chcecie, żebym robił króciutkie live'y, króciutkie filmiki. Robię i to na razie, tak? Ponieważ mam jakiś tam po prostu zbiór tych wszystkich pytań, które od Was dostałem, za które dziękuję. Odpowiadam na nie w miarę możliwości, natomiast chcę coraz więcej robić takich króciutkich, 5-10-minutowych, nawet krótszych takich wejść. A jednocześnie dzisiaj fajne słoneczko tutaj u nas w Alicante. Wiem, że w Polsce jeszcze dość zimno jest. Patrzyłem, że dzisiaj gdzieś tam w Olsztynie, gdzieś niedaleko Giżycka, gdzie ja mieszkałem, jest minus 11 stopni jeszcze. Chyba od jutra ma być ciepło, dlatego przesyłam te słońce tutaj od nas i ciepełko z Alicante. U nas jest 16 chyba w momencie, także nie jest jeszcze jakiś tam upał. Ale już jest bardzo fajnie, ma być ponad 20 dzisiaj znowu w dzień, także jest bardzo przyjemnie. Ale to tyle i mam nadzieję, że te serducho do Ciebie i te słońca do Ciebie docierają i Cię rozgrzewają tak samiutkiego rana. Dzisiaj pragnę odpowiedzieć na pytanie, które bardzo często zadajecie, czyli pytanie, czy sok wyciśnięty kilka godzin wcześniej ma dla nas jeszcze wartość. Bardzo ważne jest, żeby to dobrze jakby... Chciałbym to bardzo dobrze przekazać i jak najlepiej jak potrafię, natomiast nie wszystko da się zawsze na jakimś live'ie czy jakimś filmiku przekazać. Sok wypity, bo nawet po kilku godzinach, ma dla nas olbrzymią wartość. Olbrzymią wartość. Dlaczego? Po pierwsze, enzymy, jak również minerały, czyli inne mikroelementy, nie tracą swojej wartości, nie tracą swojej ważności nawet przez kilka godzin. Sok, dopóki nie zacznie się psuć, czyli nie wiem, czasami to jest, załóżmy, jeśli zostawisz sok po wyciśnięciu na 2-3 godziny na blacie, na przykład nie schowasz go do lodówki, to on się zacznie psuć. Enzymy, które są zawarte, mam nadzieję, że widziałeś wczorajszy live na temat enzymów, enzymy, które są zawarte w tym soku, zaczną ten sok rozkładać, zaczną go zamieniać na wino, tak? Czyli taki sok ma wartość cały czas do momentu, aż zacznie się psuć. Ponieważ w tym soku są enzymy i są minerały, które są dla nas bardzo potrzebne. Te elementy nie niszczą, czy nie znikają, nie niszczą się tak szybko jak witaminy. Czyli teraz, jeśli Ty pracujesz, załóżmy, od samego rana do wieczora pytacie nas, kiedy taki sok wyciskać, czy warto taki sok brać do pracy, absolutnie tak. Taki sok bardzo jest ważny, żeby wziąć do pracy, bo to będzie Twój najlepszy posiłek w ciągu dnia. Z taką jedną tylko myślą, że witaminy, które są w tym soku, niestety gdzieś tam po prostu się ulotnią w międzyczasie. Niektóre ulotnią się po paru minutach, niektóre ulotnią się po godzinie czasu itd., itd. Dlatego jeśli ja bym na przykład robił sobie soki z samiutkiego rana, czy nawet noc wcześniej wstawiał te soki do lodówki, to wiedziałbym, że te soki mają wartość. Ja bym po prostu pił nadal te soki pod kątem enzymów, pod kątem mikroelementów w postaci minerałów i innych związków. Natomiast wracałbym po pracy do domu i wyciskał sobie sok owocowy, żeby dostarczyć sobie witamin, żeby te witaminki sobie dostarczyć w takim jednym soku na koniec dnia, niezależnie o której wracasz, tak? Wycisnąłbym sobie sok z pomarańczy i z jabłka albo z jakichś innych owoców, które akurat masz dostępne w tym momencie i taki sok bym wypijał wtedy zaraz po wyciśnięciu, po to, żeby napić się witamin. Czyli raz jeszcze, po pierwsze, sok ma mnóstwo wartości, niezależnie od tego, w którym momencie go pijesz. Możesz go przechowywać do momentu, aż się zacznie psuć, do momentu, kiedy enzymy zrobią swoją pracę. A jeśli chcesz pić sok dla witamin, to wyciskaj sobie sok, o jakiej porze dnia możesz, dla tych właśnie witamin. I mam nadzieję, że już to w jakiś sposób rozjaśnia troszeczkę. Mam nadzieję, że nie skomplikowałem tego jeszcze bardziej, ale takie soki warto pić o każdej porze dnia i nocy, jeśli nawet pracujesz w nocy. Ponieważ część do mnie osób pisze i mówi, ma nocną zmianę, czy taki sok powinno sobie wyciskać, czy sobie zabierać? Absolutnie tak. Zabierać sok, czy to jest nocka, czy to jest dzień, wypijać sok, trzymać go w jakichś szklanych butelkach albo w termosach na przykład, kupić sobie jakiś nieduży termos, taki soczek mieć ze sobą, zawsze wymieszać go troszeczkę w buzi przez 20 minut i taki sok będzie miał dla Was niesamowitą wartość.
Kończąc już, pragnę powiedzieć, że wydarzenie w kwietniu bardzo szybko się zapełnia. Jeśli jesteś osobą, która jeszcze siedzi na płocie, jak to mówią Anglicy, i zastanawiasz się na tym, czy chcesz przyjechać na wydarzenie w kwietniu, przypominam, 28-29 kwietnia, bardzo szybko się zapełniają miejsca. Zostało co prawda 50 chyba, nie wiem, 3 dni do tego wydarzenia, natomiast tych miejsc jest coraz mniej. W hotelu chociażby nie ma już miejsc noclegowych, chociaż w okolicy jest mnóstwo hoteli i hotel może Wam pomóc znaleźć miejsce noclegowe. Dlatego jeśli jesteś osobą, która wybiera się na wydarzenie w kwietniu i chce razem z nami być, wygrać chociażby wyciskarkę, ponieważ będziemy mieli znowu wyciskarki do wygrania na wydarzeniu, nauczyć się tego, w jaki sposób można prowadzić zdrowy styl życia, poznać innych ludzi, poczuć się świetnie przez 2 dni, przez ten weekend, koniecznie musisz zabukować miejsce jak najszybciej, po to, żebyś po prostu nie stracił tego miejsca. Ktoś napisał mi, że nie ma głosu, ale mam nadzieję, że ten głos tylko u tej osoby gdzieś tam zniknął. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Szybciutki taki live'ik, pozdrowienia z Alicante, przesyłam Wam ciepełko, przesyłam Wam ciepłe morze. Powiem Wam szczerze, że chodzę po tym morzu, ono jest naprawdę ciepłe. Mam nadzieję, że u Was też będzie cieplutko za momencik. I życzę Wam wyciskania soków, robienia sobie zdrowych, smacznych posiłków. Podzielcie się tym filmem jak zwykle ze wszystkimi. Jeśli Wam się podobało, oczywiście paluszek, serduszko i pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do usłyszenia w następnym live'ie. Cześć!